Siarczysty mróz, brak łączności telefonicznej, wojskowo-milicyjne patrole, aresztowania działaczy Solidarności to obraz zmilitaryzowanej Polski 13 grudnia 1981 roku. I jeszcze strach, co będzie dalej, czy ludzie wyjdą na ulicę i poleje się krew. Czy stacjonujące w Polsce wojska radzieckie opuszczą koszary, także te blisko Leszna, bo Legnica nazywana była wówczas Małą Moskwą. 13 grudnia to jedna z tych dat, które w ocenie historii różnią Polaków i tak już pewnie zostanie. Jedno jest pewne, trzeba o niej pamiętać nie tylko ze względu na ofiary stanu wojennego, ale także na to, że na osi czasu dowolnej Polski był właśnie 13 grudnia 1981 roku. Zdelegalizowana Solidarność poniosła ofiary, aresztowano przywódcę Związku Lecha Wałęsę, późniejszego laureata Pokojowej Nagrody Nobla. Ponad 10 tysięcy osób z terenu byłego województwa leszczyńskiego było represjonowanych. Spośród nich ponad 70 osób trafiło do więzień. 38 lat temu już siedzieliśmy w areszcie śledczym w Ostrowie. Z 12 na 13 w zasadzie ja zostałem aresztowany 12, przed 12 już przyszli, znaczy się przed 24 przyszli do mnie SBC, czterech SBK-ów. No, dzwonek przed 12 ja wstałem, patrzę, kurczę, jacyś mundurowi są i tak dalej, pchnęli mnie. Weszli do środka, mówi, jest pan zatrzymany, proszę się ubierać i po prostu schodzili za mną po mieszkaniu, ubrałem się i wyprowadzili mnie na dwór, do Wołgi mnie wsadzili, zawieźli na komendę i na komendzie byłem jako pierwszy. Rewizja, na dół do celi i tak po kolei drzwi się otwierały i koledzy z Solidarności wchodzili. Gdzieś około godziny do czwartej wyprowadzili nas na dwór. Do kabaryn, to wszystko nieogrzewane i wywieźli nas w niewiadomym kierunku, także koledzy tutaj po prostu no w lewo, w prawo jedziemy, no i jechaliśmy w kierunku na Rydzynę i potem już po prostu nie wiedzieliśmy dokąd jedziemy. No rano wyprowadzili nas z tych kabaryn, patrzymy, areszt śledczy. Niektórzy to poznali jako Ostrów i wprowadzili nas na taką salę i przydzielali nas na poszczególne cele. Potem, to była niedziela, od następnego dnia po prostu zaczynali tych kolegów tam po kolei nas brać na przesłuchania. Tak po prostu na celi nas było 16 osób, w tym mieliśmy jednego szpicla, także że tego. Były te przesłuchania na tym, SBC przyjeżdżali, przesłuchiwali nas i 6 stycznia zawieźli nas do Głogowa. No i tam w Głogowie byli, już było troszeczkę lepiej, bo były cele otwarte, także tam kilka celi było otwarte, mogliśmy się komunikować i tak dalej. No i po prostu tam siedzieli koledzy z Głogowa, z Legnicy, z Gorzowa i tak dalej. I to mogliśmy tam wymieniać tam te różne takie tam opinie i tak dalej na temat stanu wojennego. No cóż powiedzieć, było bardzo ciężko, było bardzo ciężko. Potem po wyjściu z internowania, no w zakładzie prasy, pracowałem w Metalplaście, było niesamowicie, byłem gnębiony. Po prostu dyskryminowany, pomijany w podwyżkach i tak dalej, także, no ale koledzy na duchu mnie wspierali, także, że po prostu, no jakoś to się wszystko przeżyło, nie? Potem nastąpił ten okrągły stół, tak zwany, gdzie się dogadali jedni z drugimi, no a my nadal po prostu ludzie Solidarności, po prostu jesteśmy tym, co byliśmy kiedyś. Polską rządziła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego z generałem Wojciechem Jaruzelskim na czele. Stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, zniesiony 22 lipca, rok później. W 38. rocznicę wprowadzenia na teren Polski stanu wojennego pod pomnikiem ludziom Solidarności złożone zostały kwiaty i zapalono znicze.